Witam, witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dziś dla odmiany partia Aleksandra Olochina z 1934 roku. Jego przeciwnikiem Oskar Negel. Negel startował w olimpiadzie w 1935 roku, Szwajcar. Partia grana w Curychu. Partia grana w Curychu. I przeszli do wariantu Rubinsteina w obronie francuskiej. Ale co mnie rozbawiło, przypomniałem sobie, jak w zeszłym tygodniu jeden z widzów prosił Igora Niemcowa, ażeby mówił Alechin zamiast Alochin. Igor Niemców się wzburzył, mówił, ale czego mam mówić? A dlaczego mam mówić? Wszyscy mistrzowie świata mówili Alochin, Spaski, Pietrosjan. No ja słyszałem to z ust Karpowa i Kasparowa. Zmysłów. Wszyscy mówili Alochin, a że to ktoś sam kiedyś znalazł, on słyszał o tym, że z Alochin chciał, żeby mówić o nim Alechin. To są bzdury, oczywiście. Proszę Państwa, to tak jak kilka lat temu jakiś inteligent wymyślił, że Rubinstein miał na imię nie Akiba, tylko Akiwa. To się bardzo dobrze logicznie tłumaczy, skąd ta głupota, bo na przykład jak Ludowe Wojsko Polskie szło w czasie II wojny światowej w kierunku zachodnim, to tam był taki napis Barnaba. Oni to czytali Barnaba, a Barnaba to W, to już jest Warnawa. A to N w środku to było Sza, więc to była Warszawa, to dla nich oni czytali Barnaba, więc jakiś inny gramotny czy niegramotny z rosyjskiego przeczytał Akiwa, to B przeczytał jako W i niektórzy mówią Akiwa i to dzisiaj się odbija również na stronie Polskiego Związku Szachowego, tam pseudohistorycy piszą, ja będę wstydu podawał nazwisk, nie będę podawał, można sobie znaleźć, kto mówi, że można mówić Akiwa. Także wracając, jest Alochin, wspomnę encyklopedię polską, sześciotomową, taką subskrybowaną kiedyś. Trzeba było zamówić najpierw, a potem ją robiono z opóźnieniem. To tam jest napisane Alochin, w Polsce używa się również wersji Alechin. No używa się, no i co na to poradzimy? Ja nawet nie wiem, że on gra czarnymi, to z tych nerwów. Ale mam tu taki przycisk, obrócę szachownicę i zadysponuję. Francuska. Często grał Alochin francuską. Koń C3. To nie jest ani wariant Winawera. Wariant Winawera dopiero jak ten goniec przyjdzie. I to jeszcze nie jest wariant Steinica, bo po goniec G5, gdyby zagrał jakoś tam, a ten nie wybił. To jeszcze jest atak Szatara Alechina. Alochina, o widzicie, jak to głupota mi przychodzi po głowie. Alochin zagrał tak. I to jest tak, jakby od razu zagrał tak. Więc zagrał tak i przeszedł do wariantu Rubinsteina. I tego nikt nie podważa. Jest to wariant Akiby Rubinsteina. Nie pamiętam, czy szachista Czernin chyba. Chyba Czernin. Wybitny rosyjski szachista. Swego czasu był pretendentem w czwórce, chyba pretendenckiej był Czernin. Potem w Węgrzech grał troszkę. Nie wiadomo, co na tych Węgrzech robił. Potem dostał misję i mieszkał w USA. I tam czasem książki pisze. Niedoceniony, bardzo silny szachista Czernin twierdził, że w pół godziny może nauczyć każdego grać wariant Rubinsteina w partii francuskiej i że jest dobry. Bronimy, bo chcemy na F6 odbijać figurę, choć niektórzy odbijają pionem. Niektórzy odbijają skoczkiem, no ale ten odbił.
Co ciekawe, grywał tak, o przykładowo, szachista Barejew w partii z skarpowym. Barejew czarnymi grywał tak. I tutaj Ponomariow zrobił długą roszadę, a Karpow zagrał goniec e2. Co ciekawe, Aleksy Szyrow, genialny, z dziewczęciem grał tak. Dziewczyna była doskonale przygotowana debiutowo, warianty znała na pamięć i nie przegrał, czyli Alochin wybrał trzecią leninowską drogę b6. W zasadzie nie tyle leninowską, bo Rubinstein rzadko grywał ten wariant na Capri. Tam jest nawet takie zdjęcie czy obrazek, jak z Gorkim, z Maksymem Gorzkim takim grywa we Włoszech. A tak robił Rubinstein. Rubinstein stawiał gońca na białopolowego na wielkiej diagonale. Tu wjechał, bo za chwilę, żeby czarny nie wjechał, to ten wjechał. I teraz pytanie. Jeżeli biały robi długą roszadę, bo zamierza atakować króla, co przy takim centrum nie zawsze jest dobre, to po co tym gońcem tu śmiga? Wybił. Odwiązał się. I kolejne dziwne posunięcie. No co, on chce zagrać tu i dać mata? No trzeba wieżę gdzieś stawiać, coś trzeba zrobić. Tu trzeba, czarny musi dojść do EC5, o coś otworzyć. Hetman D6. Jak widać, napad na dwóch. Wybił. To goniec na C6 stoi nie najlepiej. Teraz grozi D5, zamknięcie go, skoczek E4. I już wiemy, Szwajcar gra na remis. Szwajcar gra na remis. I to jest psychologicznie ciekawe zjawisko, znane w szachach, bardzo często występujące. Zawodnik silniejszy chce wygrać. Ten myśli, że już remis ma najbardziej drętwe figury do kombinowania. Wieża H1, G6, musi postawić tu. Biały ma jednego pioneczka w centrum. Zagadka. Struktura z jakiego debiutu? Struktura zbliżona do sycylijskiej. I gra będzie wzdłuż linii C. Co te wieże atakują? Same ruchy nie są złe, ale dają czarnym czas. Wieże powinny stać na czarnych. Te też stoją, bo przy białopolowych gońcach to my to wiemy. Tu wieża obroniła. Trochę jest problem z tym gońcem. No, pierwszy obiekt ataku. A jak pójdzie na C3, to okaże się, że jest struktura karsbacka. Jak można zrobić atak mniejszościowy? No, goniec dostał dużą przekątną. Proszę, biały sam ją opuścił. Goniec D5. No tu jest problem, że pion wolałby stać na czarnym, żeby nie był atakowany. Westchnąłem. Manewrowanie wieży. No proszę Państwa, to jest przykład, jak zawodnikowi się trzęsą ręce. Gra z mistrzem świata. Z mistrzem świata gra i marzy o remis. I królem sobie idzie. On tu chce na C3 wymienić chyba wszystkie wieże. O, wieża C4. Teraz ma problem, bo wisi pion. Ale jedną wymienił. Zagrał C3. Przy pionku na D5 byłaby czysta struktura karsbacka. A co powiemy o tej wieży? No śmiesznie stoi. Śmiesznie. Wieża C7.
E5. O. I pytanie, co powstała za pozycja? Zagadka Alohina. A powstała często wspominana. A, tak, ale no jak zrobię se tak. A, tak se mogę robić. O, tu pan Paweł mi podpowiedział, że nie muszę tyle razy naciskać myszą. No, panie Pawle, dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Z otwartą linią D, z przewagami białych 3 na 2 na skrzydle hetmańskim i z przewagą czarnych 4 przeciwko strzem na skrzydle królewskim. Która przewaga jest istotniejsza? Istotniejsza jest przewaga 4 przeciwko 3, ponieważ jeden z pionków jest centralny i biały król musi się zdecydować, czy pójdzie w lewo, czy pójdzie w prawo. Czarny pod przykryciem pionków będzie mógł pójść w obie strony. Potencjalnym wolnym pionem jest pion E. O ten. To jest potencjalny wolny pion. Wolnego piona prowadzi król. B4. No niestety trzeba wybić. Goniec C4. I tego już nie powinien biały wybijać, no ale wybił. Bo myśli, że będzie szybsze remi i się skompromitował, stawiając wieżę na B3. Idzie król prowadzić wolnego piona. I widzimy, że jeden pion trzyma dwa. To na drugim skrzydle czarne mają piona więcej. Zadajmy sobie pytanie. Na czym polega końcówka? Końcówka polega na doprowadzeniu piona do pola przemiany. Jakiego piona prowadzimy do pola przemiany? Wolnego. Z czego powstaje wolny pion? Z przewagi pionkowej na skrzydle. Tutaj dwa przeciwko jednemu. Akurat, no może nie niedokładnie, kto prowadzi wolnego piona? Król, a wieża bocznymi szachami pomaga. To jest takie proste, proszę. Szaszek. Król E5. Wieża E3. No jako ten kołek, to wiadomo. Można było zacząć od G5. No, moment, co to jest? Kto tu mi? I teraz widzimy, że czarne sprytnie, znaczy białe sprytnie redukują piony. Król wchodzi jak w masło. I robimy wolnego piona. To służy zrobieniu wolnego piona. A ta wieża chodzi bez sensu. No to idziemy. I tu wieża C8, no bo wieża z linii H teraz może ładnie przeatakować, może atakować pionka A. Okazuje się, że Alohin posłuchał mojej rady. Wieża E2, znowu wieża między tymi stoi kiepsko. Tiu, tiu i tiu. Tiu. Ciekawe, czy po to, że czeka na król D2. Chyba czekał na król D2. Więc ten poszedł na B3. Król prowadzi wolnego piona. Wieża H3. Nie, nie, odejdź, król, ty nie wymienisz tego pionka, bo z tym A nie chce mi się walczyć. Teraz to ja przyjdę na D3 i odetnę ciebie od wolnego piona. Tu można grać E3, można grać F3. F3 jest sprytniejsze, bo odbiera wieży pole.
i nieszczęśnik się poddał. I nieszczęśnik się poddał. No poddał się nieszczęśnik, bo taka jego dola. Partia jest bardzo ciekawa. Alohin, który mówiono, że grał kombinacyjnie jak Tal. Proszę Państwa, proszę być ostrożnym w słuchaniu tego typu opinii. One są powielane bezmyślnie. Ktoś tam coś powiedział, ktoś powtarza. Alohin nie chce grać tego wariantu. Jest taki wariant, o, pokażę. Jak tu, to się nazywa Gambit Shatara Alohina. Piszemy Hatarda Alohina. Hatarda przez CH. Alohin to pięknie grywał biomi. Polecam przeciwko obronie francuskiej. Przechodzimy do wariantu Rubinsteina, gdzie biały ma malutką przewagę, a czarny chce zagrać C5 i zmienić strukturę. Przejdź do tej pozycji, o której mówiłem. Czarny nie ma nic. Biały se chodzi, biały gra na remis. Alohin twierdził, że gramy ze słabszym. Nie możemy bać się uproszczeń pozycji. Tu zaproponował wymianę hetmanów. Postawił na tak zwaną technikę. Zmieniła się struktura prawie karsbacka. Otwarta linia C. I tu spójrzmy na uwagę, jak stoją gońce. No, goniec białych jest dobry, czarny nie może zagrać D5. Lufcik. Wieża idzie na trójkę. Po co? Dlaczego? Czujnie obronił, wieża poszła na A3. Czarny goniec się nie bardzo gdzie mieści. Zwojenie wież i goniec obronił. No to goniec wskoczył na przekątną. Jak widzimy, biały goniec sam się zdeplasował. Bardzo trudno jest stać w miejscu. To tam białe mogły stać w miejscu. Ale tu znowu próbują. Tu wymyśliły, że na punkcie C3 wymienią wieżę. Gdyby im się to udało, to końcówki gońcowej by nie przegrały, mają wszystkie pionki na czarnych polach. Tam te A2 i C3 by przestawiły. To jest kluczowy ruch. Niedoceniany przez komentatorów. Nie pozwala wymienić dwóch wież. I powstała typowa pozycja. Pozycja słabo mówiona w literaturze, często komentowana przeze mnie, tutaj Maciusiu, jak obejrzysz, aj Maciusiu, przesadziłem, no musiałbyś obejrzeć ze 113 filmów tym, żeby to zrozumieć, jednakże nie mam takiej zakładki, nie zrobiłem takiej zakładki, bo tam za dużo pisania by było, robiłem zakładki na małe, no ale spróbuj wprowadzić do swojego repertuaru kopania, padania, B4 i wolny pion. A, wymiana gońców i król idzie. Trzeba było. I trzeba białe same. Gdyby białe wymieniły pionka A, to by nie przegrały. Pionka A za pionka B. Mało tego. Gdyby białe oddały tego pionka, te trzy by zeszły z szachownicy, końcówka jest remisowa z pionem na H4 i królem na G2. Zaraz zobaczymy dlaczego. A tu typowa końcówka. Przypominam. Końcówka polega na doprowadzeniu piona do hetmana. Piona prowadzi król. Król prowadzi wolnego piona. Wolny pion powstaje z przewagi pionkowej na skrzydle. Wieża pomaga z boku. No takie regułki dla przedszkolaka. Ale proszę, król idzie prowadzić piona. Wieża tam się plące. Król idzie prowadzić piona i robimy wolniaka z przewagi pionkowej. 4 przeciwko 3. 3 przeciwko 2. Wieża idzie z boku. To ja to, gdybym to powiedział, że to teraz, ale ja to mówię od 2 lat. Długo będzie 2 lata, jak mówię. To jest śmieszne. Wieża idzie z boku. Z 3 przeciwko 2. I wieża z boku.
królu, wróć się. No teraz wieża przyszła z boku, ale to ci na króla. Czarna wieża nie ma czasu iść na C5, bo gdyby poszła na C5. To by to mizerne było. Te piony są szybkie, 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 szybkie. Król A2, E3. I podziękował. Ja wytłumaczę, dlaczego podziękował. Poza tego piona biały musi oddać wieżę, a tu król nie ma jak się przedrzeć. Pokażę przykładowy wariant. Pion bez znaczenia, więc go zrzucam. A, tu jeszcze szach był. Ale chciałem pokazać coś innego. To pokażę. O, zrzucam go. Bo to jest końcówka wieżowa, która polega na tym, że król jest odcięty od piona. Jeżeli pion pójdzie... Ojej, to co to? Co to jest? Wziął. I jeżeli pion pójdzie, to wieża na niego napada. I atakuje go od tyłu. O, to chciałem taką powtórzeczkę zrobić. Powtórną rzeczkę. Yes.